Zastanawiam się, jakie masz wspomnienie z piekielnym hotelem. Oj, trudny program był dla mnie. To, co jest najdziwniejsze, to to, że ja z upływem czasu łagodnieję. Muszę wrócić do tego programu. Bo ja jestem długo spokojna. Tylko, że jak już się odpalę, to po prostu to już się wtedy nie potrafię uspokoić. A kim jest ta pani w żółtym? Wiesz, ta dziewczyna, ja nawet nie wiedziałam, że ja byłam taka szczupła. Cześć, ja nazywam się Ula Grabowska i dzisiaj w studiu Party gościmy wyjątkową osobę, bo jest to Małgosia Rozenek-Majden. Cześć Małgosiu. Dzień dobry, cześć Ula. Bardzo się cieszę, że wpadłaś, bo bardzo długo na ciebie czekałam i postanowiłam, że zrobimy dzisiaj trochę takie przejście przez twoje programy, których było chyba ponad 13, jak dobrze policzyłam. No właśnie, co byś sobie powiedziała w tym 2012 roku, kiedy startowała Perfekcyjna do tego momentu? Żeby zapiąć pasy, bo to tak naprawdę dopiero się rozpędza. Ja w zupełnej naiwności rozpoczęłam swoją pracę w telewizji. Znaczy mi się wydawało wtedy, teraz się z tego śmieję w ogóle, jak mogłam tak pomyśleć, ale wtedy mi się wydawało, że to będzie bardzo dobry element raz na jakiś czas, w którym będę po prostu pracowała. Ja kończyłam wtedy studia doktoranckie i te studia doktoranckie wymagały ode mnie jeżdżenia na uniwersytet 3 razy w tygodniu. I wydawało mi się, że telewizja zastąpi mi, bo akurat mi się zwalniały, bo już się obroniłam, że te 3 wolne dni w telewizji akurat wypełni mi, na uniwersytecie wypełni mi telewizja. No nie, absolutnie nie. Wypełniła mi na prawie 24 godziny na dobę przez bardzo, bardzo długi czas. Dużo się działo. Który program wymagał od ciebie najwięcej? Pokonaj mnie, jeśli potrafisz. Program, który od 16 kwietnia na antenie TVN, to jest taki program, który wymagał ode mnie najwięcej zaangażowania, największej zmiany życia, największej zmiany życia mojej rodziny również, ale też i takiego wysiłku fizycznego, takiej pracy nie tylko fizycznej, ale również mentalnej. Więc to jest taki program, który na pewno odziera mnie z tego lukru, z takiego glamour. To jest program, w którym nie mam miejsca na udawanie, nie mam miejsca bardzo często nawet na odpoczynek, więc to jest taki bardzo intensywny program, który ode mnie bardzo dużo wymagał. Pamiętam tą ogromną zmianę, jaka zaszła w moim życiu wtedy, kiedy pojawiła się Perfekcyjna. Ja stałam się osobą rozpoznawalną dosłownie w ciągu jednej nocy. To było tak, że w czasach, kiedy nikt nigdzie mnie nie znał, nagle okazywało się, że idąc ulicą widzę ludzi, którzy po prostu do mnie podchodzą i ja nie nadążałam za tym i pamiętam, że to było dla mnie szokujące. A wszystko to, co było po środku, było na pewno bardzo, bardzo ciekawą przygodą i pracą. No właśnie, mówi się, że ten casting twój do Perfekcyjnej to był taki moment przełomowy. No i też zastanawiam się, na ile później to był efekt ciężkiej pracy przy Perfekcyjnej, te kolejne programy, a na ile to potem było takie szczęście z castingiem. Bo mówi się, że tylko to był casting, a reszta to już była taka droga dalej. Jest takie zdanie, że szczęście sprzyja lepszym i absolutnie jestem zwolenniczką tej teorii. To znaczy wtedy, kiedy przygotowujesz się, zawsze łatwiej ci osiągać pewne cele, być gotowym na to, żeby los się do ciebie uśmiechnął. Zdecydowanie, jeśli chodzi o Perfekcyjną, to był taki czas, w którym ja byłam na to gotowa. Pamiętam, ja byłam niepracującą mamą albo pracującą w domu, która właśnie, tak jak wspominałam, bywała 3 dni w tygodniu na uniwersytecie, a w resztę dni po prostu zajmowałam się swoim domem i swoimi dziećmi. I wydawało mi się, że spędzając ten czas w domu, po prostu oglądałam taki program jak Martha Stewart, czy właśnie Antje Turner w Perfekcyjnej. I idąc na ten casting, chciałam odtworzyć jeden odcinek i po prostu potrzebne mi do tego były różne scenograficzne elementy. Ja też byłam taką osobą, która lubiła czuć się dobrze przygotowana, więc faktycznie legendy krążą o tym castingu. Wydałam swoją książkę, która pokazywała mnie, zresztą ze świetnymi zdjęciami Jacka Poręby, wybitnego fotografa, i z poradami dotyczącymi tego, jak prowadzić dom, która została normalnie wydana w prawdziwej drukarni, która drukuje normalne książki, albumy. Piękna była.
Oczywiście upiekłam ciasteczka, przyniosłam ze sobą wszystkie te rzeczy, te wszystkie rekwizyty niezbędne do tego, żeby ten casting przejść. Sam casting był bardzo trudny. To już powinno dać mi do myślenia, że praca w telewizji nie jest łatwą pracą. On był emocjonalnie wyczerpujący. Stawiano nas, o czym ja nie wiedziałam wtedy, w takich sytuacjach najróżniejszych, żeby zobaczyć, jak poradzimy sobie z na przykład interakcją z innymi kobietami, więc dawano mi uczestniczki, bo tam zawsze są dwie uczestniczki w jednym odcinku. I te dziewczyny miały być mało współpracujące i patrzę na, jak sobie dam radę. No właśnie, ale przyszła się ten casting perfekcyjnie. No i jeżeli chodzi o twoje kolejne programy, to był Piekielny Hotel, Poczuj się jak Małgorzata Roznek-Majdan, Iron Maiden, Perfekcyjna Pani Domu, Projekt Lady, Azja Express, W dobrym stylu, In vitro na Ukoczycu, Bitwa o dom, więc tego naprawdę było mnóstwo. I jak sobie patrzę na to właśnie, co będzie w programie Pokonaj mnie, jeśli potrafisz, to mam wrażenie, że to jest taki trochę Iron Maiden, ale ta sportowa część, ale ty sama bez Radka. Tak mi się trochę na początku wydawało, dopóki też miałam takie poczucie, że może możemy to oprzeć trochę na Azji Express czy na Iron Maiden, natomiast to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy w tym sensie, że to jest trochę o czymś innym. Ten program, oprócz tego, że jest bardzo rozrywkowy i na pewno te emocje, które będzie ze sobą niósł dla widza, będą na pewno zauważalne, ale to też jest taki program trochę bardziej refleksyjny. On odpowiada na ważne pytania, on stawia te ważne pytania. Czy my kobiety jesteśmy równe mężczyznom? Czy my potrafimy robić wszystko tak samo dobrze? Albo czy są rzeczy, w których jesteśmy lepsze? Gdzie jest ta granica, do której dążymy? Do którego momentu należy się starać, a w którym momencie należy odpuszczać? Czy w ogóle należy odpuszczać? Postawimy też pytania o taką odpowiedzialność za siebie i za innych. Więc wbrew pozorom my myśleliśmy, że to będzie właśnie program w stylu Zdobywam góry i to, co się z tym dzieje, a tak naprawdę to się zrobił z tego program, w którym pada parę ważnych pytań i parę ważnych odpowiedzi. No ale ty nie jesteś sama, masz pomocników w tym programie. Myślę, że też w ogóle poznanie Roberta Karasia było dla ciebie taką niesamowitą przygodą. Robert nie jest częścią programu. Robert jest częścią mojego prywatnego życia. W programie W Pokonaj Mnie, Jeśli Potrafisz mam dwie mentorki, dwie trenerki. Jedną trenerkę mentalną, Zosię Szawernowską i Jannę Jędrzejczyk od przygotowania motorycznego. Obydwie panie są mistrzyniami świata w swojej kategorii, zresztą wielokrotnymi i wspierają mi, są aktywnymi sportowcami, Aśka już mniej, Zosia też już wygasza karierę, ale i cały czas swój sport uprawiają na bardzo wysokim poziomie. I dziewczyny mnie wspierają swoją wiedzą, swoim doświadczeniem, a oprócz tego, w zależności od dyscypliny, bo każdy odcinek to jest spotkanie z inną dyscypliną sportową, mamy wybitnych specjalistów i trenerów w danej dziedzinie. Na przykład mieliśmy Tomka Sikorę, jeśli chodzi o biatlon, czyli najbardziej utytułowanego polskiego biatlonistę. Jeśli chodzi o wspinaczkę górską, mamy osoby, które zdobywały na różnych totalnie hardkorowych górskich festiwalach najwyższe laury. Jeśli chodzi o lodowe pływanie, mamy rekordzistę Guinnessa w lodowym płynięciu przez Bałtyk, więc ludzie, którzy pojawiają się w tym programie, którzy nas inspirują, czy chociażby przy wspinaczce Ola Mirosław, która teraz będzie walczyła w Paryżu o złoty medal i jest główną kandydatką do złota olimpijskiego. Więc trenerów tych profesjonalnych, naprawdę z najwyższej półki w tym programie jest bardzo dużo i to kontakt z nimi daje mi najwięcej radości przy tym programie. No właśnie, ale też Robert przygotowuje cię do triatlonu, z tego co wiem. Robert, to jest niesamowita przygoda. Robert przygotowuje mnie do triatlonu, to jest takie moje prywatne marzenie, które miałam od zawsze, ale nigdy w życiu nie było możliwości, żeby znaleźć czas na te bardzo wymagające treningi, bo one są objętościowo bardzo wymagające, one po prostu trwają bardzo długo. Ale program to chyba przyspieszył trochę właśnie. Tak sobie pomyślałam, że jeżeli kiedykolwiek
cokolwiek miałoby mi być łatwiej, to już chyba nigdy nie będzie, że to jest najlepszy na to moment, bo i tak trenuję do programu. Więc i znowu trochę tak naiwnie, jak wtedy, kiedy wchodziłam do telewizji, bo tak sobie pomyślałam na samym początku, mówię, słuchaj, jeżeli teraz trenuję, bo trenuję te wszystkie dyscypliny, no to na pewno łatwiej mi będzie znaleźć czas na to, żeby trenować do triatlonu, gdzie tak naprawdę te treningi są bardzo, wiesz, trudne, bo musisz zrobić dwie dyscypliny z trzech dziennie, plus w sobotę zrobić wszystkie trzy. I jeszcze oprócz tego te treningi specjalistyczne z programu. Ale jak zadzwoniłam do Roberta, mówię, bo znam Agnieszkę, żonę Roberta, znamy się jeszcze z czasów właśnie Azji Express. To jest też dobry przykład na to, jak trudne doświadczenia albo ekstremalne przygody potrafią połączyć ludzi. I jak rozmawiałam z Robertem, mówię, Robert, słuchaj, czy uważasz, że... Wiesz, takie mam marzenie, chciałabym zrobić Ironmana. Czy myślisz, że dam radę? Pamiętam, że byłam po jakimś bardzo trudnym treningu i tak trochę nie do końca wierzyłam, że to się ma prawo udać, bo byłam taka zmęczona, mówię, Boże, jeżeli to mnie męczy, to co dopiero te treningi? A Robert z takim wrodzonym do siebie entuzjazmem odpowiada, pewnie, słuchaj, w ogóle nie ma żadnego problemu, pomogę ci w tym. I pomaga mi w tym. Oczywiście to nie jest rzecz na już i nie jest też rzecz na najbliższy czas, dlatego że czasu nie da się oszukać. Ktoś, kto trenuje 10 lat, zawsze będzie lepszym sportowcem niż ten, kto trenuje miesiąc. My mamy rozpisane w długiej perspektywie czasu nasze plany treningowe, ale jak na razie realizuję je skrupulatnie, czuję przyrosty siły, czuję przyrosty mocy, więc te treningi dają radę. Co było dla ciebie takiego najtrudniejszego w programie Pokonaj mnie, jeśli potrafisz, jak patrzysz na te doświadczenia? Czy te dyscypliny, czy ta walka ze sobą? No bo też o niej widziałam, wiele mówisz w wywiadach. Wiesz co, ja się zupełnie nie spodziewałam, jak bardzo wpływającym na głowę przeżyciem jest przeżycie zimna. Ale takiego ekstremalnego zimna. Wydawało mi się zawsze, że wszystko jest w głowie, wszystko zależy od naszego mentalu, że jesteś w stanie nastawić się na wszystko, mówiąc sobie, że po prostu możesz to zrobić. Dopóki nie miałam doświadczenia z takim ekstremalnym zimnem. My mieliśmy odcinek lodowego pływania, gdzie w lodowym pływaniu przez cały styczeń trenowałam, bo każdy z tych odcinków polega na tym, że dostajesz wyzwanie, a później masz miesiąc czasu na to, żeby się do finału tego wyzwania przygotować. I my zaczynaliśmy od taką, wiesz, taki kontakt z zimnem, od wanny z lodem. Później przechodziliśmy przez różne zbiorniki wodne, żeby na sam koniec skończyć w Morzu Bałtyckim w styczniu, wyrzuceni z łódki na środku morza. I nie spodziewałam się, jak bardzo strach przed zimnem potrafi męczyć głowę. Ja byłam dużo bardziej zmęczona myśleniem o tym, że o, już za dwa dni będę musiała zrobić to, już jutro będę musiała to, niż tak naprawdę fizycznie realnym zmęczeniem. A oprócz tego, jak płyniesz w takiej bardzo zimnej, my byliśmy na przykład, było minus 18, specjalnie musieli przygotować dla nas jezioro, musieli wykuć takie tory, bo ono strasznie szybko zamarzało. Więc wykuwali tory z tego lodu, te tafle później ocierały się o nas, raniąc nas, bo to jest po prostu jak tafla szkła. I jak jesteś w tej wodzie kolejną sekundę, kolejne 10 sekund, kolejne 20, to czujesz, jak za każdym razem twoje płuca coraz mniej otwierają się w trakcie wdechu. Znaczy tak jakby z każdym wdechem i wydechem zmniejszała się ich objętość. I czujesz, jak po prostu zaczyna twój organizm nie reagować na twoje polecenia. I zaczynasz łapać taką panikę. W ogóle mówi się, że w zimnie największą przeszkodą jest strach. I faktycznie łapiesz taki strach. Przyrzekam, ja myślałam, że tak muszą się czuć ludzie, którzy umierają. Właśnie takie masz poczucie, że twoje ciało zaczyna wygaszać swoje funkcje. To myślenie o tym zimnie, o tym, że za chwilę znowu będzie ci zimno, o tym, że znowu trzeba będzie przez to przejść, że jesteś totalnie bezbronny wobec tego, że tak naprawdę dłonie odmawiają ci posłuszeństwa, że twoje myśli zamiast krążyć wokół tego, żeby jak najlepiej wykonać swoje zadanie, to ciągle myślą o tym, o jak mi zimno, jak mi zimno. I tu byłam bardzo sobą zaskoczona. No to... I nigdy w życiu nie będę morsem.
Nigdy. Postanowiłaś nie. Tak. Znaczy ja już nie, naprawdę wszystko, cała ta edycja była edycją zimową. Ja ciągle byłam w zimnie, ciągle byłam w lesie w zimnie, ciągle byłam, bo to są zdjęcia outdoorowe, my głównie jesteśmy na zewnątrz, więc jestem ciągle z takimi posiepaną skórą, wszędzie w jakichś takich bardzo trudnych sytuacjach, bardzo brzydkich ubraniach, bo to są takie ubrania techniczne, które muszą po prostu spełniać normy bezpieczeństwa. Ale jest coś takiego pierwotnie fajnego w tym, że właśnie to jest takie przeżycie. A czy pamiętasz taką pierwszą rzecz, jaką powiedział Radek, jak się dowiedział, co to jest za program i jak powiedziałaś, jakie to są niesamowite wyzwania? Ucieszył się, bo wbrew pozorom Radosław jest taką osobą, która mimo tego, że powinien się martwić i oczywiście powiedział do mnie, że ma nadzieję, że nie zrobię sobie krzywdy, że chłopcy są w domu i że chcieliby, żebym bezpiecznie do tego domu wróciła, to z drugiej strony ucieszył się, bo wie, że ja uwielbiam takie wyzwania. I mówi, będziesz się przy tym świetnie bawić. I za każdym razem tylko martwi się, kiedy... Bo dynamika też każdego odcinka jest taka, że na początku jest zapoznanie z zadaniem, później uczymy się, uczymy, uczymy, potem jest pierwsze sprawdzenie na tak zwanym obozie wyjazdowym, obozie sportowym. Tam już zaczyna być ryzykownie i od tego momentu ten bębenek zaczyna być podbijany i finał już jest w ogóle hardkorem. Nie zdradzę bardzo dużej tajemnicy, jeżeli powiem, że jeden z odcinków zaczyna się tak, ten, który nagrywaliśmy w pierwszy, ale on nie będzie pierwszy w emisji. Zaczyna się tak, że wiemy, że wysokość będzie tutaj miała ogromne znaczenie i ja tak sobie idę na plan drugiego dnia, bardzo się cieszę, że w końcu zaczynamy ten projekt, a oni mnie wywożą na dach jednego z najwyższych polskich hoteli, zapinają mi uprząż i mówią, a teraz zejdź z dachu i zjedź po ścianie tego hotelu. I to jest ta skala. I to jest ten hardcore. To jest ten hardcore, a to nawet jeszcze nie był finał. To było po prostu zapoznanie z zadaniem. I tak jest w każdym kolejnym odcinku. Znaczy, ja bardzo dużo nauczyłam się o sobie z tego programu, bo nagle się okazuje, że możesz dużo więcej niż myślisz, że możesz. Że tak naprawdę ta głowa i to nastawienie i to, o czym myślisz, to jest to, co powoduje to, kim jesteś i gdzie będziesz. Ale to jest też chyba takie przesłanie właśnie, które chcesz przez ten program dać kobietom, że można i że my potrafimy naprawdę dużo. Bardzo mi na tym zależy. Bardzo mi zależy, żeby każda kobieta, która to ogląda, pomyślała o tym, że ja jestem dokładnie taką samą kobietą, jak każda z nas. Mam troje dzieci, mam 45 lat, nie byłam nigdy aktywnym sportowcem. Jestem osobą, która lubi się ruszać, bo to jest po prostu wrodzona moja energia, ale no nie byłam sportowcem zawodowym. Jeżeli ja byłam w stanie, oczywiście poświęcając bardzo dużo, bo to też trzeba uczciwie powiedzieć, że w pewnym momencie moje życie zaczęło przypominać życie zawodowego sportowca. Ale jeżeli ja jestem w stanie to zrobić, to każda inna kobieta, oczywiście o odpowiednio dłuższym czasie, również będzie w stanie przełamać wiele ze swoich słabości, bo ja robię w tym programie rzeczy, o które w życiu bym siebie nie podejrzewała. Wspomnieliśmy tutaj o tym programie, a zastanawia mnie, czy taką przeszkodą, bo wiele się mówi o twoim nazwisku przy programie Taniec z Gwiazdami, jest tylko to, że jest w Polsacie, czy jeszcze coś? Gdyby Taniec z Gwiazdami był w TVN-ie, byłabym pierwsza na liście zgłoszonych. Kocham taniec, uwielbiam, uwielbiam taniec towarzyski, w ogóle energię, którą taniec ze sobą niesie. To jest piękny sport i piękna sztuka jednocześnie. Nigdy nie miałabym innej okazji, niż żeby trenować 8 godzin dziennie, bo oni po tyle trenują. I uważam, że to jest piękne doświadczenie, które już zawsze będzie z nimi. I gdyby Taniec z Gwiazdami był w TVN-ie, na pewno chciałabym zatańczyć. Czyli to marzenie zostaje. To absolutnie tak. To marzenie jest na liście raczej tych niemożliwych. Prędzej, wyobraź sobie, zrobię tego Ironmana, niż zatańczę w Tańcu z Gwiazdami. Chociaż 5 lat temu wydawałoby się dokładnie inaczej. Mój Radosław również musiałby pozmieniać swoje plany zawodowe, bo powiedział, że gdybym kiedykolwiek brała udział w jakimś tanecznym show, to on musiałby być na każdej próbie. Nie, na każdej próbie. Natomiast na pewno byłoby to super i zazdroszczę wszystkim, którzy przez to doświadczenie przechodzą. Nigdy nie mów nigdy, więc to marzenie jest do realizacji. Taka najbardziej ekstremalna randka z Radkiem. Dobrze, że to dajesz z Radkiem, bo już tak mówię, Boże, tak nie będę.
Wiesz co, ale ekstremalna w jakim sensie? Czy zabrał Cię na coś właśnie hardkorowego, tak jak oglądamy to między innymi w programie Iron Maidan, czy będziemy widzieć w Pokonaj mnie, jeśli potrafisz? Zastanawia mnie taka ekstremalność, bo... Nie, bo Radosław mnie bardzo dobrze zna. On mnie bardzo dobrze zna, on wie, że bardzo nie lubię niespodzianek. To jest w ogóle pierwsza rzecz. Ja nienawidzę niespodzianek. Bardzo nie lubię, jak ktoś mnie stawia w sytuacji, w której nie mogę sama zdecydować albo w której nie mam wyboru. Uważam, że życie bardzo często stawia nas przed wyborami, których musimy dokonywać tu i teraz, więc w prywatnym czasie chcemy mieć na coś wpływ. I już na samym początku ustaliliśmy, że nie bawimy się w akcję w stylu chodź kochanie, zabiorę cię na wycieczkę, a ja na lotnisku się dowiaduję, gdzie lecimy, bo go chyba zabiła, więc nie, nie robimy takich rzeczy, ale my po prostu bardzo lubimy spędzać czas razem, ale z drugiej strony, jak mamy ten czas razem, to chcemy, żeby on był w takich fajnych, komfortowych i przyjemnych warunkach. Chociaż czy ja wiem, może kamper jest takim ekstremalnym, no ale to nie była randka, to było rodzinne nasz wypad i muszę Ci powiedzieć, że w tym roku znowu po raz trzeci pojedziemy kamperem, bo zakochaliśmy się w tej formie spędzania czasu. No ale to też jest taka ekstremalna, coś innego, tak. Wyrwanie się ze swojej strefy komfortu, więc można powiedzieć, że to jest taka ekstremalna rzecz. To jest najbardziej ekstremalna rzecz, jaką zrobiliśmy my jako rodzina, bo wyobraź sobie kamper, to nie jest jakaś wielka powierzchnia, piątka, znaczy nas pięcioro osób, tak. Troje dzieci, cztery psy i my w tym wszystkim razem i jakoś w tym wszystkim bardzo szczęśliwi. Bardzo dobrze wspominamy te wakacje i naprawdę nie możemy się doczekać na kolejne. No właśnie, wspomniałeś tutaj o swojej rodzinie i zastanawia mnie to, jaki jest taki klucz, Małgosiu, żeby to tak wszystko poukładać, żeby każdy czuł się komfortowo w tej rodzinie patchworkowatej, bo ty jesteś przykładem kobiety, która otwarcie mówi o tym, że da się to zrobić po prostu. Da się to zrobić, ale to wymaga takiego dużego przemyślenia i przede wszystkim pamiętania o tym, że dzieci są najważniejsze. Ja jestem osobą, która się aktywnie, bardzo mocno zawodowo spełnia. I jestem osobą, która lubi sięgać po nowe doświadczenia, ale zawsze numerem jeden dla mnie jest moja rodzina i wszystkich wyborów, które dokonuję z myślą o nich. I tak samo jeśli chodzi o moje dzieci, wszystkie rzeczy, na które się decyduję albo wszystkie doświadczenia, przez które przechodzę, zawsze myślę najpierw o nich. I dla swojego dziecka jesteś w stanie zrobić bardzo dużo. Jesteś w stanie rozmawiać z kimś, kogo nie lubisz, albo jesteś w stanie przymykać oczy na pewne rzeczy, albo jesteś w stanie tworzyć takie doświadczenia, żeby każdy się w tym dobrze czuł. I dla mnie to jest bardzo ważne, żeby chłopcy byli szczęśliwi i żeby się odnajdywali w tym, bo życie jest trudne, szczególnie teraz dla młodych, więc chcę, żeby w domu mieli taką oazę. Wiem, że oni chyba nie czytają komentarzy na twój temat w internecie. Nie. Oni w ogóle nawet nie są w tej polskiej mentalności. Tak, w takiej przestrzeni publicznej. Wiesz, oni naprawdę tego, oni nie mają, Staś ma Instagrama wyłącznie dla swoich projektów artystycznych. Dla nich to w ogóle nie jest, wiesz. Coś interesującego, tak, żeby przeglądać. Dokładnie. Zastanawiam się, czy po takim czasie właśnie, jak wspomniałam o tym 2012 roku, jak ty teraz patrzysz na te media plotkarskie, które często piszą o tobie różne artykuły, niekoniecznie przychylne? Przechodziłam bardzo różne etapy. Na początku miałam taki etap przez pierwsze dwa lata, że wydawało mi się, że powinnam angażować się w to, co się pisze, że powinnam prostować. To znowu jest taka naiwność tego, który zaczyna. Później, i wtedy to też był czas, kiedy pozywałam gazety. Ze wszystkimi wygrałam zresztą. O tytuły, tak. Zdjęcia. O treści. O treści. Teraz uważam, że szkoda na to czasu, no ale wtedy akurat byłam na takim etapie wojującym. Później miałam taki etap, że wydawało mi się, że można z każdym się dogadać, że na pewno można rozmawiać, że jeżeli pokażesz się takim, jakim jesteś, uczłowieczysz, to może przedstawiciele takich portali zrozumieją, że robią ci krzywdę pewnymi rzeczami. To tak nie działa. I teraz już od dłuższego czasu, i to naprawdę takich kilku paru lat, ja po prostu realnie nie dostrzegam istnienia. Ja siedzę na Twitterze i siedzę na Instagramie i to jest dwa
dwa rodzaje mediów społecznościowych, których używam i patrzę tylko na te portale, które niosą ze sobą jakąś albo polityczną, albo społeczną prawdę, bo bardzo mnie interesuje to wszystko, co się dzieje w polityce. Natomiast kompletnie nie śledzę, naprawdę od bardzo dawna, mediów plotkarskich, ponieważ moje doświadczenie uczy, że bardzo rzadko jest tam prawda. Więc nie będę czytała po prostu nawet o kimś innym nieprawdziwych rzeczy, bo zawsze mam takie, a to nie, to na bank nie jest prawda, skoro tyle razy o mnie pisano nieprawda. Twój dom jest taką oazą spokoju, mam wrażenie, i takim miejscem twoim bezpiecznym, gdzie właśnie jesteś poza tą przestrzenią publiczną, która nie zawsze jest przychylna. Ja wiem, że ty budujesz swój wymarzony dom. Tak, nie. Buduję to za dużo powiedziane. Właśnie, znaczy no zaczynamy. Jesteśmy po bardzo długim okresie walki z polską biurokracją, która jest naprawdę skomplikowana i jesteśmy po przeliczeniu, nie wiem, wszystkich koron drzew, po zrobieniu wszystkich badań geofizycznych i innych, ale już mamy w końcu wszystkie pozwolenia tak jak potrzeba, więc zaczniemy niedługo tą przygodę. Co więcej, bardzo bym chciała, żeby ona była taką przygodą zapisaną również, więc myślę, że możemy się spodziewać ciekawego kontentu z tej historii. Czyli to będzie przeżycie, nie tylko dla ciebie, ale też dla twoich odbiorców. Tak, będzie, bo mam nadzieję, że wiele z rzeczy, które tam pokażemy, będą pomocne dla innych, którzy są na tym samym etapie. Masz już taką wizję od początku do końca swojego domu? Wszystko. Mam wszystko od bardzo dawna. Ja wiem, gdzie będzie leżał świecznik, książka, dywanik. Ja mam pomieszczenie po pomieszczeniu rozplanowane w 100%. Już teraz wiem, co by mogło być wszędzie, gdzie, więc ja tylko czekam. No to miejmy nadzieję, że to się jak najszybciej zacznie. Tak. Wspomniałaś, że masz 45 lat. Tak. Jak sobie o tym myślisz, to czy coś zmieniłabyś w swoim życiu? Nie zmieniłabym nic, co więcej, ostatnio, już kilka lat temu, miałam taką refleksję i ona mnie naprawdę bardzo rozczuliła, że spojrzałam na siebie, na swoje życie, na to, co zrobiłam w życiu, na to, co jeszcze przede mną i sobie tak pomyślałam, że kurczę, ja chciałam być taką kobietą, jak byłam młodsza i jak wyobrażałam sobie, co to znaczy kobieta spełniona, kim jest kobieta sukcesu, jaką kobietą chciałabym być, to okazało się, że chciałabym być taką sobą, jaką jestem teraz. I to musi być ogromne szczęście, żyć w takim, i to jest ogromne szczęście, żyć w takim poczuciu, że to, co się w życiu osiągnęło, to, co się zrobiło, to, co jeszcze jest przed nami, jest tym kierunkiem, do którego się chciało dojść. I oczywiście ja absolutnie mam świadomość wielu swoich wad, czy wielu rzeczy, które mogłabym zrobić lepiej, ale też mam takie poczucie ogromnej wdzięczności za to, że omijały nas wielkie tragedie. Omijały nas na przykład problemy ze zdrowiem. Ja często jak współpracuję z jakimiś fundacjami i widzę, jak życie rodziny potrafi się w ciągu jednego dnia zmienić ze względu na chorobę, czy dziecka, czy doświadczenie śmierci w rodzinie, to my sobie nawet nie zdajemy sprawy, jak ważne jest, żeby cieszyć się każdym dniem. To prawda. Prowadzisz wiele biznesów. I zastanawiam mnie, który jest dla ciebie najbardziej ekscytujący, no bo sama marka twoja odzieżowa to też był proces, catering, jakieś inne rzeczy i ta telewizja, która też stanowi taki dość ważny element, ale ona nie jest ciągłym elementem, więc zastanawiam mnie, który jest dla ciebie najbardziej ekscytujący. Czy mimo wszystko telewizja? Ten, który przyjdzie jeszcze, bo mam jeszcze parę pomysłów, które chciałabym zrealizować. Telewizja jest dla mnie numerem jeden, dlatego że jest też najbardziej spójna z moim charakterem i też dająca odpowiednią ilość wyzwań, bo z biznesem jest tak, że jak go postawisz, to on później jakoś działa, jeszcze jesteś w stanie pokierować w nim w jakiś taki sposób, że on sam się napędza. Ale telewizja jest ciągłą niewiadomą, tam się najwięcej zmienia, tam się bardzo dużo dzieje i to też taki mój apetyt na życie, ten apetyt na różne zmienności, to właśnie tam się zaspokaja. I myślę, że jeszcze wiele jest do zrobienia w telewizji. Wiele też się mówi o tym, że ty widzisz się jako polityk.
I zastanawia mnie to, na ile to jest taka prawda, bo widzieliśmy Ciebie w Sejmie, wywalczyłaś ustawę, która jest bardzo ważna dla nas kobiet i w ogóle dla wszystkich rodzin. I zastanawia mnie to, czy to jest takie, że my gdzieś jako media widzimy Ciebie w tej roli, czy Ty naprawdę czujesz, że widzisz się w tej roli, Gosiu? Ja mam taką potrzebę sprawczości. To znaczy ja na pewno jestem kobietą, która lubi brać sprawy w swoje ręce i przez bardzo wiele lat po prostu mówiłam, bo edukacja na temat procedur in vitro, czy w ogóle leczenia niepłodności jest bardzo ważna, ale w pewnym momencie dochodzi do ciebie takie poczucie, że trzeba coś z tym zrobić. I ja lubię wprowadzać słowa w czyn. I to, co się działo przez ostatnie 8 lat wokół tej ustawy, która, uwaga, wejdzie w życie 1 czerwca, co będzie dla mnie najpiękniejszym prezentem, nie tylko na Dzień Dziecka, ale też na moje urodziny, bo ja mam urodziny 1 czerwca. I jeszcze wejście w życie tej ustawy, to jest dla mnie też niesamowicie ważne i to będą piękne urodziny, bo będę miała takie poczucie, że wiele dobrego się wydarzyło. Ale mam sobie ogromną potrzebę takiego działania społecznego. I jeżeli będę czuła, że moje doświadczenie, moja siła, słyszalność mojego głosu, czy też po prostu taka umiejętność logistycznego połączenia pewnych rzeczy przyda się, to myślę, że chcę się poczuć kobietą, która ma wpływ na to, co się dzieje wokół. A czy uważasz, że na przykład do polityki powinni iść ludzie tylko znani, którzy osiągnęli coś w swoim sektorze prywatnym? Nie, do polityki powinien pójść każdy, kto czuje, że chciałby, żeby świat wokół niego był lepszy. Każdy, kto ma taką potrzebę i też ma narzędzia i talent do tego, żeby pewne rzeczy zmieniać. Naprawdę. Powinno być w polityce coraz więcej kobiet. Kobiety mają w sobie taką niesamowitą umiejętność rozwiązywania problemów. I kobiety naprawdę mają bardzo pozytywny wpływ. Zresztą obecny rząd bardzo dobrze pokazuje, jak wiele dobrego potrafią zdziałać kobiety w polityce. Więc mam nadzieję, że każdy, kto tylko czuje, że mógłby pozytywnie wpłynąć na rzeczywistość wokół, odważy się i dlatego też tak ważne są wybory samorządowe, te, które teraz przed nami. Niestety, jeśli chodzi o frekwencję i w ogóle zainteresowanie, ono jest zawsze dużo mniejsze niż do wyborów parlamentarnych. No na pewno nie pobijemy frekwencji z 15 października, która była wielką dumą i radością całego społeczeństwa demokratycznego. Ale to jest ważne, żeby działać czy w radach dzielnic, czy też u siebie w powiatach, czy gdziekolwiek, gdzie można zmieniać. Wspomniałaś tutaj o marzeniach, ale zastanawiam się, czy masz jakieś takie jedno, które chciałabyś zrealizować, które jest najważniejsze dla ciebie. Ja się nie boję marzyć i mam dużo marzeń. I moje doświadczenie pokazuje, że te marzenia udaje mi się realizować. I myślę, że to jest też taki dobry pomysł na to, żeby przeżyć rok. Rok jest, jak ja planuję sobie w grudniu, robię sobie taką mapę marzeń, taki plan i sobie zapisuję łącznie z tymi takimi naprawdę zupełnie dziwnymi marzeniami. To przez to, że robisz sobie takie długofalowe plany, łatwiej ci po prostu później planować osiągnięcie tych marzeń. No na pewno Ironman jest takim marzeniem prywatnym, które musi się udać, które się uda w przyszłym roku. Do tego ci życzę i na sam koniec naszej rozmowy chciałam z tobą przejść właśnie przez te programy, w których byłaś w telewizji, które gdzieś spowodowały, że jesteś właśnie w tym momencie i pokażę ci po kolei kilka fragmentów. Zastanawiam się, jakie masz wspomnienie z Piekielnym hotelem. Oj, trudny program był dla mnie. Ale, dlaczego? Wiesz co, bo nie, mam tutaj scenę. Pamiętam te zdjęcia. Czy wy macie pojęcie o prowadzeniu hotelu podstawowe? Ja widziałem to, pani Małgorzato, aczkolwiek nie ja jestem tutaj szefem. Ja nie chcę... Ale mamy nie chcę wprowadzać w rozpacz. O Boże. Czy pamiętasz te zdjęcia? Pamiętam te zdjęcia, pamiętam to miejsce również. To, co jest najdziwniejsze, to to, że ja z upływem czasu łagodnieję. I
kiedyś, myślę, że gdybym teraz na przykład robiła Perfekcyjną czy Piekielny Hotel, nie byłabym w stanie być tak bardzo rygorystyczna, jak zdarzało mi się być w tych programach. Bo teraz jestem takim typem raczej, który stara się zrozumieć i sama się dziwię. Ale tak, pamiętam to bardzo, pamiętam. Pamiętam, że miałam też takie poczucie, że to jest ogromna skala, bo to był program, który wymagał też ogromnego budżetu i tak, i to było doświadczenie dosyć piekielne, jak sam hotel. Kolejny program, Iron Maiden. Ja myślę, że to jest scena, która też uważam, że najbardziej mnie przeraziła, jeżeli chodzi o te góry. Islandia. Czy ty pamiętasz to doświadczenie? Pamiętam i już wtedy wiedziałam, że nie lubię zimna. Ja mam ściśnięte ciało, ja nie zejdę, ja tego nie zrobię, bo ja po prostu... A jak masz palce? Palce nie czuję, ja nie czuję odtąd. Wszystko mam mokre, tak, i zgrabiałe. Już nawet się... Muszę wrócić do tego programu. Wiesz, jak ten pan mnie nie lubi? Tak? Uważał, że ciągle narzeka. On myślał, że ja jestem, wiesz, że będę taka bardziej, a ja się starałam strasznie nie narzekać. Przestaje bawić. Temperatura bliska zeru. Deszcz ze śniegiem i rozrzedzone powietrze. Teraz to by był dla mnie piknik. Na szczycie tego lodowca. On sobie tam rozłożyła ręczniczek i się opalała. No właśnie, tu mogłaś wejść do takiego, żeby ogrzać się, tak? Tak, tak, że to jest takie... Trzeba powietrze wracać. Bo tak mi nie wchodzi. Stańmy. Ja uważam, że to jest jakiś duży błot. Tu jest strasznie. Ja nie wiem, ale to jest przygięcie. Ja nie czuję nóg. Czy mam umrzeć tu, żeby ktoś zobaczył, że to jest dziwne? Poczekaj, ja się muszę wrócić. Z minuty na minutę powietrze zdawało się rozrzedzać jeszcze bardziej. Chciałam tylko powiedzieć, że nie ma możliwości, żeby ja zeszła na dół, więc nie ma, nawet tam sobie nie stójcie, nie knujcie, bo ja i tak nie zejdę. Boże, a teraz zeszłam z pariotem. W dupie, ja go ignoruję. Kto go? Gdzie go? Ja nigdzie nie go. Posłuchajcie, bo p***ło was! Pamiętasz to was? Wiesz, to jest najgorsze, bo ja jestem długo spokojna. Tak. Tylko, że jak już się odpalę, to po prostu, to już się wtedy nie potrafię uspokoić. Więc mam tak, że do pewnego momentu staram się i okej, jakoś łagodzić sytuację, a później jak już pójdzie, to pójdzie. Chociaż teraz jak patrzę, to byśmy to Beatka zrobiły dzisiaj w ogóle... Bez problemu. Bez żadnego problemu. Czyli rozumiem, że to, co będzie w programie Pokonaj mnie, jeśli potrafisz, to jest zdecydowanie bardziej hardkorowe. Zdecydowanie bardziej hardkorowe. Co więcej, widzisz, tam nie ma Radzia. No właśnie, bo tutaj była ta oaza spokoju. Tak, był mój Radzio. I Radzio powoduje, że czujesz się bezpiecznie. I Radzio też powoduje, że możesz sobie pozwolić na więcej. A tam masz takie poczucie, że nie dość, że jesteś zostawiona na pastwę losu, więc automatycznie się spinasz, no bo musisz, no bo nie masz przed kim jęczeć, bo nikogo to nie obchodzi. Po prostu i tak musisz to zrobić. A po drugie jest też twój konkurent. Ale zadziwiające w programie jest to, że to miał być mój przeciwnik, z którym mieliśmy walczyć. W każdym odcinku jest inny facet, który zresztą bardzo wiele osiągnął w swojej dziedzinie. Tylko że my, rzuceni w takie ekstremalne doświadczenia, mieliśmy ze sobą konkurować, ale ludzka natura jest taka, że zaczynasz się troszczyć o tą osobę. I my nie mamy takiej walki na śmierć i życie. Wręcz przeciwnie, wiesz? I nawet czasem na kolaudacjach, tu zdradzę tajemnicę, było, że dlaczego oni tak mało ze sobą rywalizują, bo my tak sobie ciągle pomagamy. Tak, żeby były emocje, a my nie jesteśmy w stanie z sobą rywalizować, no bo jak jesteś wrzucony w Morze Bałtyckie, jest zimno, to się martwisz o tą osobę, nawet jeżeli później macie się ścigać. Kolejny, to właśnie wspomniana Perfekcyjna. O Boże, tam w ogóle nawet nie wyglądałam już jak ja. No właśnie, znaczy jeszcze. Właśnie, czy ty pamiętasz to jak... Wiesz, że mi bardzo często ludzie wysyłają screeny, że na przykład to oglądają. Moim zdaniem to chyba musi być na jakichś powtórkach, bo ja mam taki wysyp czasem i mi wysyłają. Ja tak się odpisuję zawsze tym ludziom. A kim jest ta pani w żółtym? Wiesz, ta dziewczyna... Ja nawet nie wiedziałam, że ja byłam taka szczupła. No właśnie, dowolny fragment. Co to jest za miejsce? Pokój. Co to jest za miejsce? Gdzie wysiadacie, żeby obejrzeć telewizję?
Na fotelach. A to dlatego sobie możesz pozwalać na to, żeby położyć te ubrania. Tak, od pewnego czasu to łóżko służy właśnie do składania ciuchów. Od kilku miesięcy. A co takiego się stało kilka miesięcy temu? Jak poznałam Marcina... No to jeszcze było tak przed powiekami. Ewidentnie. To mu się podobało. Ale czy ty właśnie tutaj byłaś bardziej łagodniejsza, jak popatrzyliśmy na wcześniejsze programy? Nie, nie. Ja mam wrażenie, że w Perfekcyjnej byłam najbardziej bezpośrednia, bo Perfekcyjna też jest częścią mojej natury. Ja naprawdę jestem osobą, która bardzo lubię mieć ład wokół siebie i ja nie jestem w stanie zrozumieć, albo bardzo trudno mi jest zrozumieć kogoś, komu bałagan dezorganizuje życie. Bo to nie jest fizyka kwantowa. Jesteś w stanie to ogarnąć w 2 godziny. Naprawdę jesteś w stanie wejść do jakiegokolwiek pomieszczenia, ogarnąć to pomieszczenie w najgorszym razie w ciągu całego dnia. To ja bym nie była w stanie żyć, mając takie poczucie, że to jest coś tak łatwego do zrobienia, a to stoi mi na drodze do tego, żeby lepiej się poczuć. Bo wszystkie te kobiety, które się zgłaszały do tego programu i za to im się należy ogromny szacunek, to były kobiety, które chciały się zmienić. One czuły, że coś jest nie tak i one naprawdę sięgały po tą pomoc. Tylko bardzo często jest tak, że my demonizujemy rzeczy wokół siebie. Znaczy, wmawiamy sobie, że one są trudniejsze niż są w rzeczywistości. A wbrew pozorom, życie jest łatwiejsze niż nam się wydaje. Tylko po prostu trzeba zacząć robić te rzeczy. I to samo też będzie w moim programie teraz. Że właśnie te rzeczy, które ci się wydają takie strasznie trudne, później zaczynasz je robić i się nagle okazuje, że o, jakoś poszło. To ostatni program. Najbardziej chyba taki, Małgosiu, gdzie mogliśmy zobaczyć ciebie w tych hardkorowych sytuacjach i ekstremalnych tekstach. To taki zbiór właśnie z Azji. Tak, najbardziej twoich pamiętnych tekstów. Wiesz, dlaczego tam było fajnie? Bo tam było ciepło. I ja jestem w stanie... Co za gość. Przestali być tacy mili już ci Wietnamczycy. Pokaż mu radość. Wiedziałam, że są takie rzeczy. Teraz go sieknij. Sieknij go po... O, teraz. Bardzo dobrze. Wyglądasz tak, jakbyś siedział na koniu. Jesteś skupiony. Atka, widziałaś te rzęsy? Ale sukienkę muszę wziąć. I ja już nie mam miejsca. Ja nie żartuję, Radziu. Nie pamiętam to pakowanie. Nie patrz tam, to dziecko to ja. I on karmi tego dzieciaka tym wężem. Ja tego nie wytrzymam nawet. Na dużo. Thank you, lady. Jezu, jakaś nadzieja we mnie wstąpiła. Może po tym pączku? Jak mój pączulek zje pączka, to jest pełen nadziei. No! No! Ale bitch. No ale z drugiej strony, no jaka ona ma być, powiedz. Dobra. To ją ma nauczyć. Na rzeczowej? Ale z drugiej strony, to właśnie od niej dawał takie wskazówki. Dziewczyno już pojechał. Dobra, i co z tego? Małgonia, błagam, skarbie. Małgosiu, wyłącz żałkę, wyłącz. Wyłącz żałkę, to jest stały tak. And me is Victoria Beckham. In Poland. Dziękuję. I ja świetnie się tam bawiłam. Bo się tak przyzwyczaiłam. Ja chciałam zjeść tylko żółtko, rozumiesz? Wielkie fal. Przestań na mnie przeklinać, dobrze? Ja na ciebie nie przeklinam, panie. Tylko w końcu zacznij też troszeczkę kontrolować swoje zachowanie z Harry. A musiałam się pomyśleć. To ty trenuj się w cierpliwości, dobrze? Nie w cierpliwości. Nie mów do mnie teraz! No a wiesz, co chciałam powiedzieć tak naprawdę? Tylko przypomniałam sobie w ostatniej sekundzie, że jeszcze są kamery. Czy to było takie najbardziej ekstremalne wasze doświadczenie? Nawet takie bardziej niż Iron Maiden? Nie, Iron Maiden było dużo bardziej ekstremalne, bo tutaj tak naprawdę braliśmy udział po prostu w wyścigu i oczywiście to było trudne, bo to było pierwsze nasze doświadczenie tego typu. Nigdy wcześniej nie spałam na ulicy i nie prosiłam ludzi o jedzenie. A tutaj tak było, ale później w Iron Maiden mieliśmy dużo więcej takich ekstremalnych rzeczy, które musieliśmy zrobić. To teraz jak patrzę, w ogóle dziękuję ci za to spotkanie, bo jak teraz zrobiłaś mi, ja nigdy nie patrzę wstecz, to znaczy nigdy nie podsumowuję wszystkiego, co robię, nigdy nie, jakby zawsze... Idziesz do przodu. Idę do przodu, tak. A teraz sobie tak myślę, kurczę, jaki ja zrobiłam progres od tej Perfekcyjnej, poprzez te wszystkie programy i te rzeczy, które teraz wydają mi się bardzo łatwe. Zrobić ten program, który robię teraz, to jest niesamowite, że jednak ten program, progres jest tak bardzo widoczny. A ty tęsknisz za takim właśnie programem z Radkiem, żebyście razem mogli coś robić? Bardzo, bo ja kocham z Radziem spędzać czas. My naprawdę najlepszy czas, jaki spędzamy w swoim życiu, to jest razem. I jak mogliśmy pracować razem, to mieliśmy więcej tego czasu ze sobą. I teraz, kiedy ja czy sporo wyjeżdżam, czy dużo trenuję, to
mam takie poczucie, że właśnie tego czasu mi trochę z Radziem brakuje i jemu też. Przy czym on jest tak bardzo zajęty zawodowo w Onecie, gdzie pracuje, gdzie ma podcasty, gdzie prowadzi programy, że nawet by nie było takiej przestrzeni, ale marzyłoby nam się. Mamy nadzieję, że Azja Express zrobi taką edycję All Stars. Aha. I że my będziemy, że pojedziemy wtedy. No to ja trzymam za to kciuki, bo myślę, że wiele osób chciałoby Was zobaczyć na nowo w tej podróży. Dziękuję Ci bardzo, Małgosiu, że wpadłaś. Ja dziękuję bardzo. No i będziemy oglądać Twój najnowszy program od 16 kwietnia. Tak, bardzo serdecznie zapraszam. 16 kwietnia o 21:30.